Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, specjalnie we wtorek nie było filmiku, dlatego że właściwie no jest wtorek wieczór, jak widzicie, ale wy zaczynacie to oglądać w środę rano. Czy wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłek. Słuchajcie, jabłuszka to jest nasze dobro. To jest to, co rośnie u nas. I często, gęsto, my po prostu tego nie doceniamy. Ja wiem, że dzisiaj nie powinno być deseru, ale ja nie mogłam się oprzeć, żeby Wam pokazać przepyszny deser, który naprawdę może jeść każdy. Bo możecie tu zastąpić mąkę, tak żeby ci, co nie jedzą glutenu, mogli zjeść. Tak sobie myślę, co tu jeszcze, weganie też to mogą jeść. Cukier, oczywiście... Możecie zastąpić miodem choćby nawet. Także kochani, to jest naprawdę super deser dla każdego. Ocen ma bardzo dużo, także oceniacie go, czyli jest fajnie. I wykorzystujemy dary, które mamy u nas na prawie na podwórku. Jeżeli nie macie podwórka, to od sąsiadów możecie do sadów pojechać, kupić to u nas. Odmiany tak naprawdę jabłek są różne, różniste. To są moje takie dzikuski. Zobaczcie, właśnie takie dzikuski są najlepsze z ogrodu. Ta akurat jest odmiana późna, więc one dopiero zaczynają dochodzić. Tu mam jakieś, nie wiem, jest tych odmian tyle. Są kwaśne, słodkie, lekko kwaśne. Naprawdę nie wierzę, że nie dobierzecie jabłka pod siebie. Naprawdę, to jest cud, z którego korzystajmy, bo ma bardzo dużo witamin. I jaki to będzie przepis? Jabłka pod kruszonką. Kto z Was robił? Przyznać się. Ja robię to często, gęsto, bo to robi się bardzo szybko i naprawdę smakuje. Możecie sobie oczywiście dodać koloryczności i zrobić to z lodami, z bitą śmietaną. No to jako deser taki wykwint, no albo po prostu nawet zabrać to do pracy na zimno. No to wcale nie powiedziane, że to musi być na ciepło, bo teraz tak. Stopień trudności jest łatwy, czas przygotowania 15 minut, całkowity 55 minut, liczba porcji 6. Powiecie, że to strasznie długo, tak, bo to się piecze w piekarniku pod kruszonką, czyli robimy tu kruszonkę i wsadzamy to do piekarnika, zapiekamy i jest. No, czyli rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni, widzicie, tego nie zrobiłam, ale już się poprawiłam, odpalone. I lecimy z tymi naszymi jabłuszkami. Naczynie żaroodporne lub kwadratową foremkę do pieczenia 25×25. Ja mam po prostu takie swoje naczynie, kształt i rozmiar, aż taki, znaczy rozmiar może jest ważny, dlatego że jak dacie więcej, to będzie taka cieniutka warstwa. Jak dacie mniejsze naczynie, będzie większa warstwa no całego deseru. Więc moje na pewno nie jest 25×25, bo choćby nawet to jest prostokąt, a nie kwadrat, ale jest. Natłuszczę to za chwilę, jak zużyję to właściwie nie, bo muszę to natłuścić, tak. Dlatego, że najpierw robimy tu jabłuszka, o, już jest natłuszczone, masło wraca z powrotem. Dajemy 500 gramów jabłek i teraz ja te jabłka celowo zostawiłam w skórkach. Tutaj jest nawet wskazówka, żeby bez gniazd nasiennych pokrojonych w ćwiartki. Nie ma, że musimy obrać. Naprawdę uwierzcie mi, że w tych skórkach, jeśli możecie sobie pozwolić, bo wiecie, że na przykład to są jabłka z ogródka, gdzie nie są pryskane, no to zostawcie tą skórkę. Albo dobrze wypaszcie jabłka, niech te pestycydy, te wszystkie złe rzeczy z tych skórek zejdą i niech one zostaną. Więc ja, z racji tego, że mam z ogródka, niepryskane, wymyte są, wrzucam w skórkę, zachowujemy te nasze witaminy. Do tego dajemy jedną łyżeczkę cynamonu. No nie wszyscy lubią cynamon, ja sobie zdaję sprawę, więc tak naprawdę możecie tu to pominąć albo dodać coś inne. Kardamon na przykład. No i teraz tak, zakładamy tą pokrywę i zakładamy kopystkę od góry. Coś ja miałam Wam jeszcze powiedzieć, a propos, ale to za chwilę. 3 sekundy obroty 4, czyli rozdrabnianie przy pomocy kopystki. Bo my też tu nie chcemy zrobić z tego dżemu, więc niech tu będą kawałeczki tych jabłek. Zaraz zobaczymy, co tu się wydarzyło. No, ja
bym tu jeszcze dodała czasu trochę, jeszcze jednak pomieliła, bo aż takie duże kawałki to są nie za bardzo. No ja po prostu takie duże też dałam. Ja pokroiłam to na pół, nie, na cząstki. Więc tak, cofamy. Strzałeczka, cofamy, wkładamy kopystkę, obroty 4, pomagamy. No i teraz myślę, że będzie dobrze. I przekładamy to do naczynia żaroodpornego. Wiem, co chciałam Wam powiedzieć, ale to już za mną. No, teraz sobie przesypuję to. Gdzie ta moja kopystka, żeby sobie wygarnąć. O, bo po osadzały się mi jabłuszka na bokach. O. Ale pachnie. Od razu mi się kojarzy właśnie już święta, a w ogóle to jest super sprawa. Ryż. Ja uwielbiam ryż z jabłkami. Właśnie taki jeszcze zapierkany. Na górze trochę bitej śmietany, słuchajcie. No a potem rośnie się w siłę. Trzeba się sobie... Ale jak rozmawiałam dzisiaj z panią, no coś trzeba w życiu, jakieś korzyści, jakieś przyjemności sobie robić. Nie ma jakichś tam używek innych, więc moją taką używką takim jest jedzonko. Dobra, mamy jabłuszka. Odstawiamy na chwilę jabłka i teraz tak, słuchajcie. Dobra, zrobimy tak. Do naczynia wrzucimy 50 g masła pokrojonego na kawałki. Jeszcze kawałek. No, jest 55. 50 g cukru trzcinowego. I tu też, o, nawet jeszcze nie otwarty. I tu też, słuchajcie, możecie właśnie zamiast cukru zwykłego dać erytrytol. Nauczyłam się w końcu. Możecie dać troszkę miodu. Jeśli jabłuszka są bardzo słodkie, no to nie trzeba dawać tak naprawdę. Nie, no przydałoby się. 50 to też nie jest jakoś jakaś ilość duża, więc no czymś to zastąpcie, tak? 50 gramów. Dobra, słuchajcie, ja dam 37. Niech tak będzie. A, bo dobra, już sprawię im przyjemność, bo niech będzie 50. No niech będzie. Dlatego mówię, tu można zastąpić to, żeby wszyscy mogli zjeść, można to zastąpić czymś innym. No i teraz do tego dajemy 50 g płatków owsianych. Ja mam te płatki owsiane górskie, czyli nie te takie błyskawiczne, które się szybciej gotują, tylko te górskie. I zawsze jeśli gotuję 70, 80, więc słuchajcie, dałam 80, no to ten cukier takie 50 będzie dobrze. Ja owsianki zawsze gotuję na płatkach górskich. One są mniej przetworzone. Fakt, że wtedy muszę wydłużyć sobie czas. Ale używam, bardzo rzadko używam tych błyskawicznych. I tu dajemy, słuchajcie, 50 g masła, 50 g cukru, 50 g płatków, tak, owsianych i 50 g mąki. Wszystko po 50. Mąkę, ja mam tu mąkę pszenną pełnoziarnistą. I dlatego ten deser też jest zdrowszy. Oczywiście możecie dodać zwykłą mąkę, to nie ma żadnego problemu. Możecie zamienić tą mąkę. Jeżeli ktoś nie może właśnie glutenu, zamienia sobie na taką jak może, żeby ta, no, a jednak mąka do sklejenia musi być. I znowu cynamon, tym razem pół łyżeczki. O, tu już resztka. Dobra, zakładamy miarkę z pokrywą. Ale chcę Wam coś powiedzieć. Jeszcze. Ja gadam i gadam, ale dobra. Bo pytacie się często, gdzie mam znaleźć szczegóły przepisu. Po pierwsze, jeżeli jesteście w przepisie, i to teraz tu też powiem, jeżeli już jesteście, macie otwarty przepis, klikamy tutaj koło tego napisu dalej, koło, są trzy kropeczki, klikamy na nie i mamy tak. Otwórz podgląd, szczegóły przepisu, uwaga, anuluj przepis. Dajemy szczegóły przepisu, uruchamia nam się przepis. W momencie, kiedy uruchamiacie przepis, no to macie bez tych kropeczek i lecimy na sam dół, znaczy w sumie przewijamy palcem w górę, ale na sam dół przepisu. I to mamy tak, po pierwsze mamy wskazówki i podpowiedzi,
niektórych przepisach nie ma, ale pojawiają się. Mamy tak, po pierwsze mamy jakie przybory potrzebujemy kuchenne, żeby zrobić ten przepis. Po drugie mamy wskazówki i podpowiedzi. I tu właśnie jest wskazówka, że w ogóle mąkę pszenną możecie zrobić sami. Tylko musicie mieć dostęp do pszenicy. No to w dzisiejszych czasach nie jest takie proste. Ale jest taka opcja. I teraz warianty. Nie muszą to być jabłka. Mogą to być owoce jagodowe, nawet zamrożone, tylko muszą być rozmrożone. Także jeżeli macie gdzieś w zamrażarce schowane jakieś owoce, rozmrozić je, zmiksować, dodać cynamon i jest. I co tu mam jeszcze? Czyli nie miksujemy, zostawiamy, bo jagodowe to są takie małe. Ale możecie to użyć w brzoskwinie, możecie użyć gruszki, naprawdę owoców różnych, różnistych. Tylko jeżeli są rozmrożone jagodowe, to już nie miksujemy. Tylko posypujemy cynamonem tak sobie. Dobra, możecie dodać cukier wanilinowy. Informacje ogólne właśnie. Jabłka pod kruszonką mogą stanowić doskonałą, lekką alternatywę dla klasycznych, kalorycznych deserów. Dodatek mąki pełnoziarnistej zwiększa zawartość błonnika, słuchajcie, co powoduje lepszą perystaltykę, czyli do prawidłowego pasażu jelitowego, czyli same plusy. Jeszcze zerkniemy, ile tutaj jest, no 263 kalorie, to jest dużo dosyć kalorii, tak jak na taki deser, mi się wydaje. Chociaż, no, zależy jakie macie tam ustalone kalorie, czy nie ustalacie tego. Więc deser jak najbardziej. Można tu jeszcze, mówię, odchudzić, dając inny cukier, czy ten erytrytol, który nie ma kalorii. No to już automatycznie zmniejszam. Dobra, 10 sekund, obroty 4. No i tutaj jest mieszanie. Po tym mieszaniu tak naprawdę, kochani, deser ląduje w piekarniku. Skończone. Deser, kruszonkę przełożę już na jabłka z cynamonem. Popatrzcie. To jest nasza taka, to nie jest taka typowa kruszonka, jak się daje do jabłecznika na przykład. Tylko to jest kruszonka właśnie z płatkami owsianymi. Też nie jest jej jakoś tak bardzo dużo. Żebyście nie myśleli, że to będzie jakaś wielka warstwa. Ale jednak ta kruszoneczka dodaje smaku takiego... Ale pachnie i pachnie właśnie cynamonem. Proszę bardzo. Zrobione. Lecimy teraz do piekarnika. 20-25 minut. Też jest kwestia tego, jak działa piekarnik. Musicie popatrzeć, żeby ta kruszynka była lekko zrumieniona. No to może być czas krócej, może być czas dłużej. Kwestia, mówię, piekarnika. No to co, lecę do piekarnika, potem odstawiam to, żeby się troszeczkę wystudziło 10-15 minut. No i można jeść. Można to jeść na zimno, można jeść na ciepło, ale degustacja będzie dopiero gdzieś za pół godzinki, kochani. No to do zobaczenia, ja tu sobie sprzątam i już nie mogę się doczekać. No i upieczone, słuchajcie, jest upieczona... Jeszcze ciepłe, ale już wystudziłam troszkę, żeby się nie poparzyć, bo często, gęsto po takich degustacjach mam poparzony język. No i teraz kroimy sobie to, aczkolwiek to jest taki deser, który, no nie wiem, czy uda Wam się wziąć w jednym kawałku, żeby to miało jakiś kształt, bo to bardziej jest takie, o, sypkie, ale próba musi być, to raz, a dwa... że to możecie, to ostygnie, to też się trochę bardziej zwiąże i to podawać właśnie z lodami, z bitą śmietaną. Co tu tam jeszcze dali nam? Z budyniem. Chrupiące. Naprawdę przepyszna. Przepyszna. Także, moi drodzy, z racji właśnie święta naszych jabłek, róbcie dzisiaj coś z jabłek. I poproszę o zdjęcia. Przesyłać mi na messengerach, mailowo, na WhatsAppach, jak tam chcecie. Proszę o zdjęcia, co zrobiliście z jabłuszek. Takich darów, które mamy, daleko nie trzeba po nie jechać, sięgać. Nie trzeba czekać, aż je przywiozą z innego kraju, państwa i w ogóle. Nasze polskie jabłuszka wcinamy. Patrzcie, jakie normalne, one aż takie
przemawiają zjedzmy. I robimy je taką, na przykład jako kruszonka, jako szarlotka, jako jabłecznik, jako ryż z jabłkami. One też służą do dań obiadowych. Dobra, kończymy na tym. Buziaki, pozdrawiam Was. Życzę Wam samych dobrotek i pysznych witaminek. Pa!